proszę Państwa, otwieramy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. I od razu przechodzę do rzeczy. Pan Damian Kwiatkowski. Szanowny Panie Stanisławie, czy mógłby Pan udzielić kilku rad tym, którzy w czasach przymusu szkolnictwa, deprawacji LGBT i rosnącej reateizacji społeczeństwa chcieliby wychować swoje pociechy tak, by mieć z nich radość na stare lata? No ja myślę, że wychowanie, tak zresztą jak i kiedyś, tak samo jak i teraz, polega nie tylko na tym, żeby wyuczyć dzieci rozmaitych pożytecznych umiejętności, ale też, żeby ukształtować je w duchu odpowiedzialności za to, co robią, bo człowiek, który nie odczuwa odpowiedzialności za to, co robi, nie ma takiego w ogóle, nie odczuwa takiego związku między wolnością a odpowiedzialnością, to jego nie można obdarzyć wolnością, bo on nie będzie wiedział, co z tym fantem zrobić. No i jeżeli chcemy jakoś obejść przymus szkolnictwa, no nie jest on na szczęście absolutny w naszych warunkach, bo jest możliwa edukacja domowa i jeśli ktoś ma warunki ku temu, to radziłbym skorzystać z takiej możliwości. Małe komplety, więc nauczyciele wynajęci albo nawet i rodzice, jeśli mają takie możliwości, mogliby swoje dzieci nauczać i zresztą to w bardzo wielu przypadkach się odbywa. Czyli można obejść przymus szkolnictwa. Jeśli chodzi o deprawację LGBT, no to trzeba dzieciom wpajać, no jakby tu powiedzieć, pewien kanon również estetyczny. Pewien kanon również estetyczny i bardzo dobrym takim piorunochronem, bardzo dobrym antidotum na deprawację LGBT jest wzbudzenie w dzieciach uczucia obrzydzenia. Ja myślę, że to można taki stan osiągnąć poprzez przedstawienie dzieciom, jak to wygląda, na czym polega to całe LGBT, że to jest no, na przykład to, co się dzieje w tak zwanym dark roomie, że tam wchodzą do ciemnego pomieszczenia tacy rozmaici sodomici i rżną się z kim popadnie. W dodatku czasami mylą kolejność. Najpierw tam koitus jest w odbytnicy, a potem fellatio, więc rzeczywiście to w każdym normalnym człowieku może wzbudzić poczucie obrzydzenia i skutecznie zniechęcić do nawet jakiejś ciekawości tego typu kontaktów. Jeśli chodzi o ateizację, no to cóż, no trzeba dzieciom wpoić pewne takie racjonalne podejście do życia. To, co kiedyś było powszechne w wychowaniu, żeby pokazać dzieciom stosunek wynikania, to znaczy tą zasadę przyczynowości. No i wtedy dzieciom łatwiej jest zrozumieć, bo można właściwie dziecku nawet najbardziej skomplikowaną rzecz wytłumaczyć takiemu małemu, 6-letniemu, 7-letniemu pod jednym warunkiem, że ten, który tłumaczy, sam to rozumie. No a najlepszym sposobem zainteresowania światem i wzbudzeniu w dziecku takiej logicznej refleksji, to jest właśnie przedstawienie mu tej zasady przyczynowości, że z określonych przyczyn muszą pojawić się określone skutki. I to znakomicie, raz, że ma taki walor edukacyjny, ale też uczy pewnej pokory i takiego poczucia rzeczywistości, co sprzyja wychowaniu religijnemu. To nie ma gwarancji, że dziecko uwierzy, bo to jest no, spiritus flat ubi vult, ale w każdym razie sprzyja temu, żeby dziecko, jeśli nawet nie wierzy, to tak jak pan profesor Wolniewicz, który mówił, że on jest
z rzymskim katolikiem niewierzącym. Nie wierzy, ale docenia rolę religii i cywilizacji łacińskiej. No i jeśli nawet nie udałoby się tutaj... Zresztą ja powiem tak, że ateizacja to jeszcze nie jest najgorsze, bo to ateizm to jest jednak ateizm. Natomiast najgorsze jest takie pogaństwo. W ogóle tam w dupie mamy wszystkie zagadnienia takie eschatologiczne. Ważne jest, żeby wypić, zakąsić i tak dalej. To jest najgorsze, bo to redukuje człowieka do takiego poziomu animalnego i przede wszystkim zabija w nim takie pragnienie życia wiecznego. A to pragnienie życia wiecznego jest fundamentem wszelkich takich... Znaczy podstawą, punktem wyjścia do wszelkiej takiej religijności. Bo jak tego nie ma, to właściwie po co jest, po co być religijnym. Proszę Państwa, pan Adam Sternik. Szanowny panie Stanisławie, jakie inne cele oprócz zniszczenia wizerunku Konfederacji widzi pan w działaniach grupy pana Jarosiewicza, która z panem Tytką ma rzekomo bronić polskich złóż, a w przyszłości może nawet nimi zarządzać. Pozdrawiam serdecznie. No to właśnie już pan odpowiedział sobie na to pytanie. Chodzi nie o to, chodzi, żeby bronić polskich złóż, tylko żeby nimi zarządzać. Najlepiej w taki sposób, żeby nie ponosić odpowiedzialności za decyzje podjęte w ramach zarządzania. Żeby tę odpowiedzialność ponosił kto inny. Pan Tytko na ostatnim takim spotkaniu w Domu Dziennikarza podczas debaty zarzucił mi, że podważam jego kwalifikacje i w ogóle podrywam jego autorytet. Ja się nie przyznaję do tego, to nieprawda. Pan Tytko albo nie słyszał tego, co ja mówię, albo po prostu ktoś tam, albo po prostu trochę to nadinterpretował. Ja tylko wyrażałem zdziwienie, że skoro pan Tytko jest przekonany o istnieniu nieprzebranych bogactw w polskiej ziemi, to dlaczego dotychczas nie podjął próby eksploatacji tych bogactw? Gdybym ja był przekonany, że coś takiego jest, to bym przynajmniej się starał o eksploatację. Tymczasem nie słyszałem, żeby pan Tytko takie starania podjął. Nie dlatego, że brakuje mu pieniędzy, bo już wielokrotnie mówiłem, można, prawo polskie nie zabrania tworzenia spółek akcyjnych, a przy pomocy spółek akcyjnych zdobywano fundusze na takie przedsięwzięcia bardzo kosztowne, jak na przykład przekopanie kanału Sueskiego, więc myślę, że na eksploatowanie przynajmniej jakiegoś fragmentu naturalnych bogactw Polski, to tym bardziej by się fundusze znalazły, ale jak powiadam, podejrzewam, bo to nie mam żadnych dowodów, pan Tytko mi się nie zwierza, więc ja nie chcę, ale podejrzewam, że cała rzecz się sprowadza do tego, żeby powołana została jakaś spółka państwowa. No a kto ma nią zarządzać? No wiadomo, ten kto najlepiej wie. No ale żeby w razie czego, jakby się okazało, że tam coś z tymi bogactwami to trochę przesadzono, to żeby skutki tych wszystkich decyzji obciążyły podatników. No ja nie zgadzam się z takim podejściem. Nie sądzę, żeby to jakoś tam kompromitowało Konfederację. Moim zdaniem to głosowanie nad nowelizacją prawa górniczego i ideologicznego, to no niezbyt to fortunne było, muszę powiedzieć. Posłowie powinni mieć lepsze rozeznanie tego, nad czym głosują, ale wydaje mi się, że znacznie ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, dlaczego rządowi dobrej zmiany tak na tym zależało, że aż przeforsował tę nowelizację w tempie stachanowskim. I tutaj w tym kierunku powinny iść nasze poszukiwania. Pan Sylwester Matuszak pyta, witam pana, panie Stanisławie, moje pytanie dotyczy tego, co głosi pan Braun w sprawie służby zdrowia, postulując całkowite sprywatyzowanie, jak to jest z dentystami. Czy nie lepiej by było wprowadzić zasadę pełnej odpłatności za studia, powiedzmy 700 tysięcy złotych, i młody lekarz byłby zobowiązany odpracować to państwu przez 15 lat. Coś podobnego funkcjonowało w naszej armii w szkołach oficerskich. Całkowite sprywatyzowanie skończy się tym, że będą nam dyktowane ceny z kosmosu.
termosu za wykonanie usługi medycznej, tak jak to ma miejsce w przypadku dentystów. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam. No, to jest pierwsze pytanie, bo jeszcze będzie drugie. Ja akurat tutaj podzielam pogląd pana Grzegorza Brauna i ponieważ jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek niewolnictwa, to uważam, że państwo nie powinno wykorzystywać pretekstu, że finansuje studia medyczne i potem zmuszać tego doktora do tego, żeby tu odpracowywał. Studia powinny być płatne, skończył studia, zapłacił, mógł wziąć kredyt tam w banku. Tak zresztą to jest praktykowane. Studenci, którzy studiują na prestiżowych uniwersytetach amerykańskich, w większości przypadków nie są żadnymi krezusami. W związku z tym biorą kredyty w banku na studia, no i potem je spłacają, dlatego że ukończenie prestiżowego uniwersytetu otwiera perspektywę bardzo dobrze płatnej pracy, no i odpowiednich zarobków, dzięki czemu te kredyty mogą spłacić. Natomiast wydaje mi się, że obawa przed tym, że ceny byłyby dyktowane z kosmosu, tak jak w przypadku dentystów, no nie wiem, ja też czasami chodzę do dentysty i założenie plomby połączone z leczeniem kanałowym kosztuje 100 zł. Za jedno posiedzenie, trzy posiedzenia 300 zł. No, myślę, że nie przekracza to, przecież nie codziennie sobie leczymy zęby, tylko raz jak dentysta dobrze nam ten ząb zaleczy, prawidłowo plombę umieści, no to mamy z tym spokój na całe lata. W związku z tym nie jest to jakiś wydatek taki, który by przekraczał możliwości. 300 zł to wydaje mi się, że nie przekracza możliwości. W innym kierunku trzeba pójść, bo znacznie więcej rząd odbiera obywatelom w podatkach, między innymi pod pretekstem takim, że ich będzie potem leczył albo że ich potem będzie edukował. W związku z tym, gdyby podatki były niskie, gdyby nie było takich obciążeń przymusowych, rozmaitych, fiskalnych, jak na przykład pod pozorem tak zwanej składki na ubezpieczenie społeczne, to ludzie mieliby znacznie więcej pieniędzy i by sobie znakomicie poradzili bez całej armii swoich dobroczyńców, których muszą utrzymać, bo to przecież oni za darmo i to byle czego nie zjedzą. W związku z tym to jest znacznie bardziej kosztowne niż prywatna ochrona zdrowia. Drugie pytanie. W 1956 roku na Węgrzech i w Polsce wybuchły protesty. Na Węgrzech stłumiono je krwawo, a w Polsce skończyło się na tym, że usunięto Rokossowskiego, co mogło spowodować takie dwie różne reakcje Sowietów w jednym bloku politycznym. No to, że w Polsce Władysław Gomułka doszedł do kompromisu z Sowietami, bo nie posuwał się w takich postulatach zbyt daleko. Na przykład nie rzucił hasła takiego, jak to się stało w przypadku Imre Nagya na Węgrzech, którego trochę wydarzenia, że tak powiem, poniosły, który rzucił hasło wystąpienia Węgier z Układu Warszawskiego. No i tego Rosjanie już nie mogli przełknąć. Natomiast to, że tam Gomułka bez ich uprzedniego pozwolenia chciał zostać pierwszym sekretarzem, ale nie wyprowadzać Polski z Układu Warszawskiego, no to jakoś przełknęli. Proszę, przypominam, że kiedy przed tym plenum z KCPZPR, podczas którego miały się dokonać wybór właśnie Gomułki na pierwszego sekretarza, no to kolumny pancerne sowieckie maszerowały na Warszawę, stanęły gdzieś pod Kutnem, ale się nie wycofały, bo przyleciała delegacja z Moskwy z Chruszczowem na czele i bardzo tam burzliwa rozmowa podobno była Gomułki z Chruszczowem i dopiero wtedy, kiedy wstępnie, że tak powiem, sowieciarze pogodzili się z tą nominacją Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza. On jakiś obietnic musiał im tam udzielić, jakichś gwarancji musiał im tam udzielić. W związku z tym dopiero wtedy
te kolumny pancerne powróciły do koszar. Taka była różnica. Imre Nagy po prostu no, dał się ponieść biegowi wypadków, chociaż on też nie był aniołem, bo przedtem był takim komuchem zatwardziałym, który tam wiele nabroił, no ale no i za to został stracony, podczas kiedy Gomułka został obalony dopiero w 1970 roku za karę, że podpisał traktat graniczny z Niemcami, zanim zrobili to Sowieciarze, więc znowu za samowolkę, no ale tej samowolki już Sowieciarze darować mu nie mogli, no i dlatego tak zwane wydarzenia grudniowe w 1970 roku doprowadziły do upadku Władysława Gomułki. Myślę, że taka głównie różnica była. No i jeszcze dodatkowa różnica taka, że Węgry jednak graniczyły z Austrią, a więc podczas kiedy Polska była otoczona ze wszystkich stron przez kraje bratnie, tak zwane demokracji ludowej. W związku z tym no, takie niebezpieczeństwo jak na Węgrzech, chociaż Austria była formalnie krajem neutralnym, no ale Rosjanie zawsze dmuchają nawet na zimne. No i myślę, że to takie są przyczyny tej różnicy w losach rewolucji węgierskiej i w Polsce. Pan Tadeusz Senkowski. Szanowny panie Stanisławie, czy zgodzi się pan ze mną, że gdyby zaczynając od UPR pod dotychczasową Konfederację postawiono nie na Korwina Mikke, którego bardzo cenię, a na lidera, który byłby bardziej dla społeczeństwa akceptowalny, to przełożyłoby się na sondaże i wyniki wyborcze? Nie wiem, być może, żeby się przełożyło, tylko proszę wskazać takiego lidera, to ja też bym się zastanawiał, bo wie pan, trzeba porównywać coś, co rzeczywiście istnieje, z tym, co rzeczywiście istnieje. I dopóki po jednej stronie jest Korwin-Mikke, który tam jaki jest, taki jest, to każdy jakoś widzi, a z drugiej strony jest kandydat idealny, którego sobie niestety tylko wyobrażamy, to zawsze ten kandydat idealny będzie lepszy, z tym, że on ma jedną wadę, że go nie ma. No i to jest odpowiedź moja na to pytanie. Pan Sylwester Matuszak, jeszcze pan Sylwester Matuszak pyta, czy uważa pan redaktor, że ośrodek władzy celowo dopuścił Konfederację do głosu jako ugrupowanie anty, żeby ugrać trochę czasu w negocjacjach ze środowiskiem żydowskim w sprawie roszczeń? No, nie bardzo trafia mi do przekonania ta logika. Tym bardziej mi nie trafia do przekonania, że po pierwsze Konfederacja nie ma jakiejś siły przebicia, która by decydowała przynajmniej w tej chwili, w tym układzie, o polityce państwa. Także z powodu Konfederacji niczego ugrać ani przegrać nie bardzo można. Po drugie, wydaje mi się, że Konfederacja, znaczy ten wyborczy sukces umiarkowany Konfederacji jest raczej wypadkiem przy pracy, bo przypominam, że wszystkie ugrupowania właśnie poza Konfederacją nawoływały do pójścia do głosowania, że była wysoka frekwencja wyborcza, nawet episkopat tam nawoływał, w nadziei, że ta wysoka frekwencja wyborcza okaże się dla Konfederacji nieprzekraczalną barierą. A okazało się, że jest inaczej, że frekwencja rzeczywiście była prawie taka jak w 1989 roku, więc najwyższa od 30 lat, a mimo to Konfederacja wprowadziła 11 posłów do Sejmu. Myślę, że nie ma co tutaj doszukiwać się jakichś takich bardzo karkołomnych koncepcji spiskowych, tylko po prostu przyjąć te fakty takimi, jakie są. I pan Jarek Marszowski. Dzień dobry. Czy zna pan pracę Anthony Sutton, Wall Street i rewolucja październikowa, Wall Street i Hitler? Mniej więcej wyjaśnia, kto i komu płacił. W obu przypadkach te same banki, w niektórych przypadkach nawet te same osoby. Nie znam tej książki, ale z innych źródeł wiem, że Wall Street rzeczywiście, znaczy Wall Street, no, Trocki dostał chyba 60 tysięcy ówczesnych dolarów, to była bardzo duża suma, na sfinansowanie rewolucji bolszewickiej.
No i to jest fakt powszechnie znany. Także jeśli chodzi o Hitlera, no to cóż, tu się odwołam do osobliwości pewnej, mianowicie do książki paragraf 22, jak to taki przedsiębiorca Milo Minderbinger mówi tak, no po co mają Niemcy bombardować nasze lotniska i nasze bazy, to my za pieniądze sami je zbombardujemy, Niemcy nam zapłacą, a my je zbombardujemy. No coś takiego było w przypadku Niemiec. Rzeczywiście amerykańskie firmy i amerykański kapitał miał bardzo duże, bardzo był zaangażowany w gospodarkę niemiecką, zwłaszcza po 1932 roku, kiedy to nastąpiło właściwie praktyczne anulowanie niemieckich zobowiązań z tytułu reparacji wojennych. Tam tylko odsetki pozostały, no ale to nie były takie obciążenia, jakie na Niemcach ciążyły poprzednio. No i wtedy się kapitał amerykański w rozmaite niemieckie przedsięwzięcia gospodarcze włączył. Nie jest to żadna tajemnica, nie tylko w tej książce. Być może, że w tej książce jest to lepiej udokumentowane niż w innych źródłach. No ja tej książki nie znam, natomiast fakty są powszechnie znane. Proszę Państwa, na tym zakończyliśmy obecny cykiel. Do zobaczenia przy następnej okazji.